witam na kolejnej sesji, której tematem będą Żydzi pomagający Żydom. Mamy tutaj w stosunku do pierwotnego planu też zmianę, mianowicie mamy dwóch prelegentów zamiast trzech, co nam pozwala na trochę swobodniejsze dysponowanie czasem. I ja też proponuję zmianę kolejności referatów, gdyż one chronologicznie dotyczą. Pierwszy dotyczy lat 39-41, a drugi dotyczy okresu późniejszego, więc poproszę o zabranie głosu jako pierwszą panią Aleksandrę Bańkowską, która jest pracownikiem ŻIH-u, absolwentką historii Uniwersytetu Warszawskiego, wybitnym wydawcą Archiwum Ringelbluma, jest autorką lub współautorką edycji co najmniej kilku tomów Archiwum Ringelbluma, które wyszły ostatnio. I oprócz tego pani Ola Bańkowska przygotowuje własny doktorat na temat żydowskiej samopomocy społecznej w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk. A będzie mówić o pomocy zagranicznej dla polskich Żydów w latach 39-41. Bardzo proszę pani Olu. Witam państwa. Określenie pomoc dla Żydów kojarzy nam się, i też ta konferencja jest właściwie temu poświęcona, bo kojarzy nam się z okresem bezpośredniej eksterminacji Żydów i podejmowanych przez osoby lub organizacje wysiłków w celu ocalenia życia tych Żydów, którzy uniknęli deportacji i śmierci w obozie zagłady. Natomiast trzeba zauważyć, że społeczność żydowska potrzebowała intensywnej pomocy materialnej od samego początku wojny. Z powodu ogromnej pauperyzacji, rabunku, wywłaszczenia, utraty możliwości zarobkowania, przesiedleń w końcu, czego skutkiem było bezrobocie, bezdomność i głód. Liczba osób wymagających stałego wsparcia rosła z dnia na dzień. Autor preliminarza budżetowego na okres od kwietnia 40 do marca 41 roku, które to preliminarz uwzględnia ogólną pomoc społeczną dla Żydów w Generalnym Gubernatorstwie. Autor tegoż dokumentu oceniał, że już w tym czasie, mówimy o wiośnie 40 roku, 45% ludności żydowskiej GG, czyli 700 tysięcy osób, opiera swój byt o opiekę społeczną. Utrzymanie przy życiu popadającej w nędzę społeczności żydowskiej okupowanej Polski wymagało ogromnych nakładów. W dokumencie tym wyliczono, że potrzebne jest 70 milionów złotych rocznie. Skąd miały pochodzić środki na pomoc społeczną? Wskazywano tutaj na cztery źródła. 50% tych potrzebnych środków miało pokryć dotacja budżetowa rządu GG i samorządów. Liczono tutaj na 35 milionów złotych. Druga pozycja to była dotacja American Joint Distribution Committee, czyli jointu. To miało być 15 milionów. Potem datki społeczeństwa miejscowego, czyli taka akcja samopomocowa, 12 milionów. I na końcu pomoc zagraniczna w wysokości 8 milionów złotych. Autor raportu nie traktuje tutaj jointu jako organizacji zagranicznej. Natomiast gdy sumujemy joint i tą właśnie ostatni punkt, pomoc zagraniczna, okazuje się, że 33% budżetu na opiekę społeczną miała zapewnić pomoc spoza granic Polski. Kto zatem miał być darczyńcą? I tutaj można wyróżnić cztery główne obszary pomocy zagranicznej dla polskich Żydów. Po pierwsze, to jest oczywiście statutowa działalność polskiego oddziału jointu. Druga to dostawy żywności i innych produktów na koszt europejskiej centrali jointu. Po trzecie, pomoc humanitarna dla ludności cywilnej w okupowanej Polsce, docierająca przez Polski Czerwony Krzyż. Tutaj część dostawała oczywiście społeczność żydowska. I po czwarte, pomoc zagranicznych organizacji żydowskich przeznaczona wyłącznie dla polskich Żydów. We wszystkich wymienionych obszarach do końca 1941 roku ogromną rolę odgrywało warszawskie biuro jointu. Joint był finansowany z centrali w Nowym Jorku, miał zatem własny niezależny od władz niemieckich i sytuacji w kraju budżet. Ponadto biuro warszawskie mogło współpracować z biurami jointu w różnych państwach w Europie w organizowaniu dostaw różnych produktów do Generalnego Gubernatorstwa. Joint miał stałe biuro w Warszawie od końca 1919 roku, a poprzez sieć sponsorowanych przez siebie organizacji i placówek opieki społecznej miał kontakty w całej Polsce.
Cieszą się również zaufaniem polskich władz i organizacji takich jak Polski Czerwony Krzyż. W sposób naturalny powierzono mu rolę centralnej żydowskiej organizacji charytatywnej zaraz po wybuchu wojny. Sytuacja ta zmieniła się wraz z powstaniem żydowskiej samopomocy społecznej w maju 1940 roku, która stopniowo przejmowała dystrybucję środków zagranicznych, ale w tych kontaktach zagranicznych nadal to pierwszoplanową rolę odgrywał joint. Omówię teraz po kolei te wyróżnione przeze mnie obszary pomocy społecznej. Pierwsze zagadnienie to w jaki sposób sponsorowano działalność Polskiego Biura Jointu w czasie wojny. Ja tutaj miałam do dyspozycji jedynie dokumenty zachowane w Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego i przejrzałam sobie dokumenty finansowe jointu, wszelkiego rodzaju sprawozdania i korespondencje. Pozwala to na dokładne odtworzenie, ile pieniędzy trafiało na konto jointu i w jakich odstępach czasowych. W sierpniu 1939 roku odbyła się, tuż przed wojną, odbyła się konferencja jointu w Paryżu, na której omawiano sposoby działania w czasie wojny. Ustalono na nim między innymi, że zostanie skierowany do Polski duży transfer pieniędzy no, na działalność w pierwszych miesiącach wojny. Yehuda Bauer, autor monografii jointu, podaje, że była to suma 215 tysięcy dolarów. Natomiast te pieniądze dość szybko się wyczerpały. I jak podaje takie zbiorcze sprawozdanie na temat dochodów jointu w ogóle, znaczy Biura Warszawskiego, do końca 1939 roku przelano bezpośrednio na konto jointu jeszcze 4,5 miliona złotych. W styczniu 1940 roku joint otworzył nowe konto w Polskim Banku Komercyjnym i dokumentacja tego konta zachowała się w archiwum ŻIH-u i dlatego też można dosyć tak szczegółowo odtworzyć ten przepływ pieniędzy. Na to konto do marca 1941 roku wpływały pieniądze wysłane z centrali amerykańskiej. Po tej dacie transfery były kierowane na nowe konto jointu w Kreditanstalt Bank Verein. Niestety tego banku dokumentacji konta w tym banku nie ma w archiwum ŻIH-u. Przelewy z centrali jointu od początku 1940 roku nie przychodziły na konto jointu bezpośrednio. Biuro Warszawskie otrzymywało je za pośrednictwem Reichsvereinigung der Juden in Deutschland w Berlinie oraz gminy żydowskiej w Wiedniu, a jesienią 1941 roku również przez gminę żydowską w Pradze. Takie rozwiązanie ustalili dyrektorowie jointu warszawskiego Dawid Guzik i Leib Neustadt na spotkaniu z szefem Europejskiej Centrali Jointu Maurice'em Tropperem w Brukseli na przełomie stycznia i lutego 1940 roku. W centrali jointu nie chciano wysyłać dolarów na teren okupowany, by nie wzmacniać w ten sposób systemu finansów III Rzeszy. Ten problem pojawił się oczywiście już przed wojną w kwestii pomocy dla Żydów w III Rzeszy. Rozwiązano go w ten sposób, że Żydzi emigrujący z Niemiec, Austrii lub Czechosłowacji później, wpłacali swój majątek do gmin lub organizacji żydowskich, a po dotarciu do Stanów Zjednoczonych lub innego kraju osiedlenia otrzymywali jego równowartość od jointu. W ten sposób joint wspierał bezpośrednio gminy i organizacje żydowskie w tych krajach. W 1940 roku przywódcy gmin żydowskich w Wiedniu, Pradze i Berlinie zgodzili się na transfer części swoich środków do Warszawy zgodnie z wcześniejszym budżetem. Pierwszy przelew tego rodzaju dotarł do Banku Komercyjnego 30 marca 1940 roku z gminy żydowskiej w Wiedniu i wynosił 1 000 000 złotych. Do tego czasu joint w Polsce przechodził poważny kryzys, utrzymując się między innymi z pożyczek z banku. Polski Bank Komercyjny zresztą nieraz udzielał jointowi krótkoterminowych pożyczek na sumy rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych, zabezpieczając je na rachunku czekowym, który był zablokowany, lub udzielał kredytu pod zastaw towarów przechowywanych w magazynach jointu. Prezes banku Johann Weber zresztą jeździł nawet w sprawach jointu do Centrali Europejskiej w Brukseli. Jednorazowo nawet joint otrzymał taką dużą pożyczkę od prezesa banku. Według oficjalnego sprawozdania dla władz niemieckich sporządzonego we wrześniu 1941 roku
Joint otrzymał z centrali od 1 września 1939 roku do 30 września 1941 roku 17 699 tysięcy złotych. Bauer w swojej monografii przytacza te liczby, podając również rozliczenie wysłanych pieniędzy ze strony centrali, według którego w ciągu tych 2 lat przysłano do Polski ponad 3 miliony dolarów. W 1939 roku ten budżet na Polskę stanowił 14,8% ogólnego budżetu jointu na ten rok. W 1940 roku to było 13,8%, a w 1941 roku 17% budżetu ogólnego jointu poszło do Polski. Gdy przeliczymy tutaj te sumy dolarowe na złotówkowe, to stosunek tych wartości wynosi 1:5, czyli zgodnie z oficjalnym sztucznie zamrożonym kursem dolara na poziomie 5 zł za 1 dolara. Był to kurs wielokrotnie niższy niż czarnorynkowy. Mimo więc wszelkich wysiłków centrali, transfery pieniędzy do Polski były dla jointu związane z kolosalnymi stratami. Gdy sobie tak przyjrzymy się tym wpływom na konto bankowe, to możemy zaobserwować, jakie trudności budżetowe mieli dyrektorzy polskiego jointu. Widzimy, że sytuacja finansowa w jointu do końca 1939 roku była dosyć stabilna. Można było miesięcznie przeznaczyć na działalność ponad 1 000 000 zł. Natomiast w styczniu, lutym, marcu finanse jointu kompletnie się załamały. Do 30 marca nie było ani jednego przelewu, żadnego wsparcia z centrali. W końcu marca, w kwietniu i w maju do Warszawy dotarły wysokie kwoty, od 840 tysięcy do 1 000 000 zł miesięcznie. Natomiast w kolejnych miesiącach sytuacja się pogarszała. W czerwcu nie otrzymano żadnego przelewu, w lipcu i sierpniu 650 i 500 tysięcy. W kolejnych 3 miesiącach były to sumy wręcz symboliczne. 250, 160, 220 tysięcy złotych. Od grudnia 1940 roku do czerwca 1941 transfery docierały do Warszawy z większą regularnością, ale o przeciętnej wysokości 300-500 tysięcy złotych, od lipca do września jeszcze niższe. Problemem były więc nie tylko za małe środki przesyłane z zagranicy, ale również ich nieregularność i zmienność kwot. W tej sytuacji planowanie działalności na okresy ponadmiesięczne było właściwie niemożliwe. Inna sprawa, że właściwie każdy przelew z centrali w żaden sposób nie odpowiadał zgłaszanemu zapotrzebowaniu. W miarę pogarszania się sytuacji finansowej Żydów w okupowanej Polsce i wyczerpywania się ich własnych rezerw przedwojennych, zapotrzebowanie na pomoc rosło. Wracając do wspomnianego na wstępie preliminarza budżetowego, liczono, że joint wpłaci w 1940 roku w sumie 15 milionów złotych. Tymczasem liczba ta była 3-krotnie niższa. Pieniądze z przelewów bankowych były wydawane na miejscu, natomiast poza transferami pieniężnymi joint finansował również dostawy żywności dla Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, które były opłacone z funduszów Europejskiej Centrali Jointu poza budżetem Biura Warszawskiego. Pierwszą i największą operacją tego typu była akcja Pesachowa w 1940 roku, której celem było zaopatrzenie ludności żydowskiej w Generalnym Gubernatorstwie, przede wszystkim w mace, ale także w inne produkty na święta Pesach. Mace zakupiono przede wszystkim w Rumunii, Jugosławii i na Litwie, a ponadto na Węgrzech, w Holandii i na Łotwie. Dostawy z krajów południowej Europy koordynowali dyrektorzy biura jointu w Budapeszcie, Josef Blum i Bertrand Jakobson. Dostawy z Litwy i Łotwy oddział jointu w Wilnie. W Holandii akcję organizował oddział Agudas Israel w Hadze. Natomiast dodatkowo w Rumunii organizacja o nazwie Zentralbüro der Orthodoxe Juden skierowała do Warszawy wagon koszernego tłuszczu zwierzęcego i konserw mięsnych. Co ciekawe, w tej ostatniej przesyłce umieszczono również kilka paczek indywidualnych. I tutaj taki wątek osobisty w aktywizacji różnych organizacji w kwestii pomocy polskim Żydom też będzie się jeszcze pojawiał. Akcja Pesachowa w 1940 roku zakończyła się sporym sukcesem. Do Generalnego Gubernatorstwa dotarło 97 wagonów macy i 3 wagony innych produktów. Władze niemieckie zgodziły się nawet w drodze wyjątku na zwolnienie tych transportów od cła i opłat kolejowych. W kwietniu 1940 roku 572 tony macy rozdzielono między
ponad 500 000 Żydów w 344 miastach i miasteczkach Generalnego Gubernatorstwa oraz wśród podopiecznych Centosu i Tozu. Operacji na taką skalę nie udało się już powtórzyć. Latem 40 roku z inicjatywy firmy przewozowej Jerzy Hraszko Joint Warszawski zaczął organizować zakup 500 ton mąki na Słowacji. Przedstawiciele firmy zorientowali się po prostu, że na Słowacji można kupić mąkę znacznie taniej niż w GG i zaoferowali załatwienie wszystkich formalności. I pod koniec sierpnia nadeszła zgoda Centrali Europejskiej na przeznaczenie na ten cel 30 000 dolarów. Zakupy znów koordynowali dyrektorzy jointu z Budapesztu. No tam były różne komplikacje, mąka okazała się ostatecznie droższa, więc musiano jej zakupić mniej. Niemniej na początku października do GG dotarło 350 ton mąki, którą następnie rozdzielono między komitety opiekuńcze. Poza tymi dwoma przedsięwzięciami, które były rzeczywiście dość duże, Centrala Europejska jointu zakupiła jeszcze w kwietniu 1941 roku 35 ton macy na święta, co w porównaniu z poprzednim rokiem było ilością znikomą. I później jeszcze w czerwcu, lipcu 12 tysięcy puszek mleka. Ogółem więc joint zorganizował 4 dostawy żywności z zagranicy. Trzecim obszarem zaangażowania jointu w pomoc zagraniczną był udział w dystrybucji darów pomocy zagranicznej przesyłanej dla ludności cywilnej w okupowanej Polsce za pośrednictwem Polskiego Czerwonego Krzyża. Ofiarodawcami były lokalne organizacje Czerwonego Krzyża, głównie amerykański, oraz Commission for Polish Relief. Organizacja ta została założona we wrześniu 1939 roku, kierowana przez Maurice'a Peita i Chauncey'a McCormicka, zaś ich honorowym przewodniczącym był Herbert Hoover, stąd inna nazwa Komisja Hoovera. Jej fundusz tworzyły datki organizacji polonijnych w Stanach Zjednoczonych, środki polskiego rządu na uchodźstwie oraz dary Czerwonego Krzyża. Zarówno CPR, czyli Commission for Polish Relief, i Czerwony Krzyż dostarczali podstawowe produkty żywnościowe, takie jak mąka, tłuszcze, cukier, mleko w proszku oraz odzież i leki drogą morską. Pomoc ta została znacznie zredukowana w sierpniu 40 roku, gdy rząd brytyjski zaostrzył blokadę Niemiec. Oznaczało to zakaz wpuszczania jakichkolwiek dalszych transportów pomocy humanitarnej na teren okupowany. W następnych miesiącach usiłowano kupować żywność w krajach bałtyckich i Związku Radzieckim na znacznie jednak mniejszą skalę. Dary CPR i amerykańskiego Czerwonego Krzyża trafiały do PCK i później do organizacji żydowskich. Dostawy te zaczęły się w lutym 40 roku. Zachowało się takie zestawienie tych wszystkich transportów razem z podziałem, jaka część z nich trafiła do ludności żydowskiej. I w okresie od 6 lutego do 18 czerwca 40 roku z 34 transportów, które dotarły do Polski, ludność żydowska partycypowała w 25. Z 4 dostaw leków skorzystało Towarzystwo Ochrony Zdrowia, otrzymując 10% ładunku. Natomiast marcowy przydział odzieży trafił już do magazynu jointu w Warszawie i stamtąd był rozdzielany między ludność żydowską. Od 20 maja wprowadzono tutaj takie podziały, że joint otrzymał do własnej dystrybucji 20%, a 25% żydowska samopomoc społeczna, czyli razem 45% transportów trafiało do ludności żydowskiej. Po powstaniu żydowskiej samopomocy społecznej to do niej, to ona przejęła dystrybucję tymi środkami. I teraz czwarty obszar związany z pomocą zagraniczną to dostawy produktów skierowane wyłącznie do ludności żydowskiej w Polsce. I tutaj było zaangażowane kilka organizacji ze Szwajcarii, ale będę mówić tylko o jednej, bo zachowała się bardzo, no właściwie taka bardzo kompletna korespondencja z nią. To jest Hilfsaktion für Notleidende den Juden in Polen, czyli HAFIP z Zurichu. Kierował nim pana na nazwisku Feldstein. HAFIP sama szukała kontaktów w okupowanej Polsce. Adam Czerniaków zanotował już 16 stycznia 1940 roku, że otrzymał od tej organizacji list w sprawie pomocy, natomiast nie udało się sformalizować tej operacji. Feldstein z pewnością korespondował również z radami żydowskimi w Krakowie i Tarnowie, zanim uznał, że dystrybucją pomocy najlepiej zajmie się joint.
W 1940 roku do Polski dotarło w sumie 7 dużych dostaw i leków, i ubrań, a później żywności. Te dostawy żywności, ciekawe, zawierały takie produkty jak czekolada, kakao czy ser. Felsztyn zazwyczaj dołączał do przesyłki list, w którym określał, do jakich grup ludności mają trafić produkty. Głównie chodziło mu o dzieci i chorych, ale także życzył sobie skierowania odpowiednich ilości do konkretnych miast. I tutaj Joint starał się interweniować, ale bezskutecznie. Tłumaczył, że na przykład Piaski Podlubelskie nie mają takiej samej ilości mieszkańców co Kraków, a dostają taką samą przesyłkę. W prośbach Felsztajna też się pojawia wątek osobisty. On polecał przydzielać z każdej przesyłki pewną część dwóm osobom w Tarnowie. Była Helena Felsztajn, pewnie ktoś z rodziny, i Ben Perberg. Za każdą przesyłkę z Hafib Joint serdecznie dziękował, jednak trudno było mu ukryć, że nie zawierają one produktów pierwszej potrzeby. I nie był to przypadek. Na prośbę Joint o przesłanie tłuszczów Felsztajn odpisał, że rząd szwajcarski zabrania wywozu podstawowych produktów w obawie przed niedoborem żywności w kraju i że w ogóle wywóz jakichkolwiek produktów jest związany ze sporymi trudnościami. W Warszawie rozwiązano ten problem w ten sposób, że po prostu wymieniano tą czekoladę na inne rzeczy. Zgodnie z obawami Felsztajna w listopadzie 1940 roku zakazano dalszych dużych wysyłek żywności ze Szwajcarii, zezwalając jedynie na paczki indywidualne, imienne. Dlatego też Felsztajn prosił o przysłanie mu listy osób z adresami. Listę sporządzono, zresztą jak się zdaje, na prędce, bo zawiera na głównie nazwiska warszawiaków, w tym wielu pracowników instytucji opieki społecznej. W lutym 1941 roku dotarły do tych 135 osób dwukilogramowe paczki ze Szwajcarii przez Portugalię. Felsztajn tam starał się zresztą o znalezienie nowych sposobów przesyłania żywności do Polski. Na jego prośbę dyrektorzy Jointu też mu tam sporządzali spisy takich organizacji. Jednakże w czerwcu 1941 roku Felsztajn donosił, że jedyne możliwe drogi przesyłek to Portugalia i Persja. I tymi kanałami zaczęto wysyłać paczki indywidualne do Warszawy i Krakowa. W podsumowaniu należy stwierdzić, że pomoc zagraniczna dla Żydów, mimo podejmowanych inicjatyw, była dalece poniżej oczekiwań organizacji działających w Polsce. Wynikało to z jednej strony oczywiście ze skali pauperyzacji ludności żydowskiej, której zahamowanie było właściwie niemożliwe drogą pomocy charytatywnej. Z drugiej strony na możliwości udzielania pomocy wpływała postawa rządów tych państw, w których działały organizacje pomocowe, czyli Stany Zjednoczone i Szwajcaria. W Szwajcarii szacowano, że kraj nie może pozwolić sobie na wywóz żywności w sytuacji wojennych trudności z zaopatrzeniem. W Stanach Zjednoczonych, mimo formalnej neutralności, wspierano brytyjską blokadę Niemiec. Związane ze zmieniającą się sytuacją na frontach wojny warunki dostarczania pomocy dodatkowo utrudniały sprawę. Ponadto pojawiały się głosy nawet wśród działaczy samego Jointu amerykańskiego, że wysyłanie pieniędzy i produktów do okupowanej przez Niemcy Europy zwalnia Niemców od ponoszenia kosztów utrzymywania ludności miejscowej, odciąża jej gospodarkę i daje większe rezerwy ludzkie do pracy chociażby w przemyśle zbrojeniowej czy do powołań do służby wojskowej. Nie ufano również, że pomoc skierowana do cywilów rzeczywiście do nich trafi, a nie zasili władze okupacyjne. Podobnie trudno było pogodzić się działaczom Jointu ze stratami w trakcie wymiany dolarów na złotówki. Z kolei w późniejszym okresie pod wpływem dramatycznych opisów sytuacji materialnych Żydów w Polsce w Jointie też pojawiła się grupa działaczy twierdzących, że żadna przesłana pomoc nie rozwiąże problemu pauperyzacji Żydów. W takiej sytuacji należy podziwiać determinację tych osób, które starały się mimo wszystko wysyłać tę pomoc humanitarną. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo pani Oli Bańkowskiej i teraz poprosimy o zabranie głosu pana doktora Witolda Medykowskiego. Pan doktor Medykowski ma wszystko podwójne, naprawdę. Ma dwa magisteria i dwa doktoraty. I jest magistrem studiów, historii studiów żydowskich na Uniwersytecie w Tel Awiwie oraz na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie oraz doktorem nauk politycznych w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, a także doktorem w dziedzinie studiów żydowskich na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. W Polsce jest znana jego książka o pogromach w byłej sowieckiej strefie okupacyjnej pod tytułem Wobec gigantów, tak? W cieniu gigantów, tak. I pan doktor Medykowski jest pracownikiem Yad Vashem w Jerozolimie. Prosimy bardzo. Tak.
Przede wszystkim dziękuję bardzo za zaproszenie i umożliwienie mi tutaj wystąpienia na konferencji. Pomimo tego, że jestem pracownikiem Yad Vashem, nie jestem reprezentantem Yad Vashem i wszystko, co mówię, jest wyłącznie w moim imieniu i proszę nie wiązać tego w żaden sposób z instytucją, czyli Yad Vashem. Niestety nie mogłem być obecny na wczorajszej dyskusji o między innymi o pomniku Polskich Sprawiedliwych, gdzie ma być taki pomnik i tak dalej, i czy jest potrzebny i wszystko, co z tym związane. Natomiast można zadać takie pytanie, może trochę retoryczne, ale może nie, czy powstanie pomnik Żydowskich Sprawiedliwych. Na pewno, czyli Żydów pomagających Żydom. Sądzę, że równie dobrze można, taki pomnik mógłby się dobrze wkomponować w kompleks obiektów i szlaku pamięci na terenie dawnego getta i okolicy. I właśnie o tej pomocy Żydów Żydom chciałbym dzisiaj mówić. Moje zainteresowanie żydowską z pomocą społeczną pojawiło się głównie w związku z badaniami nad pracą przymusową Żydów w Generalnym Gubernatorstwie. I chciałbym to traktować jako work in progress, czyli praca w toku, i nie chcę tu jakichś wypowiadać poglądów ex cathedra. Jeżeli chodzi o w ogóle, sądzę, że dyskusja o Polskich Sprawiedliwych, jakkolwiek ważna, przekroczyła w dużym stopniu swoje proporcje i zaciemnia wiele innych aspektów życia Żydów na terenach polskich w czasie okupacji niemieckiej. Pomoc należy wziąć pod uwagę, że Żydzi przeżyli w czasie okupacji nie tylko na tak zwanej stronie aryjskiej, lecz wielu z nich przeżyło w obozach pracy i od warunków w tych obozach wyżywienia, leczenia i pomocy z zewnątrz wiele zależało, ich dalszy los. Nawet ci, którzy uciekali z obozów pracy, jeżeli byli w należytej kondycji fizycznej, nieschorowani i niewyniszczeni, mieli większe szanse na przeżycie. Dlatego też ta pomoc dla więźniów w obozach pracy miała ogromne znaczenie dla możliwości przeżycia i jak dotychczas ten aspekt pomocy jest raczej, a może nawet zupełnie omijany. Poza tym dylematy przejścia na aryjską stronę były liczne dylematy i wiele zależało od tego, od sytuacji. Często Żydzi, wychodząc na aryjską stronę, przekonywali się, że przeżycie jest bardzo trudne, utrzymanie pomocy i tak dalej. I z kolei i bardzo często wracali do obozów pracy czy gett szczątkowych, żeby dalej wśród swoich kontynuować. Dlatego sądzę, że pomoc i solidarność wśród samych Żydów była ogromnie ważna. Oczywiście jako przeciwwagę podaje się korupcję rad żydowskich i policji żydowskiej, co często jest, co oczywiście w wielu wypadkach jest prawdą, ale zarówno rady żydowskie, jak i policja żydowska przeszły pewien proces ewolucji w czasie, powiedzmy, od początku powstania do likwidacji gett. I jednak nie o tym, w zasadzie nie o tym chciałbym mówić. Tradycje, w ogóle, jeżeli chodzi o tradycje pomocy, też wydaje mi się, że nie są zbyt wiele znane w tradycje pomocy w środowisku żydowskim w okresie międzywojennym czy wcześniej, ale szczególnie w międzywojennym w Polsce. Było bardzo wiele organizacji, dziesiątki, jeżeli nie setki, różnych organizacji. Najbardziej znane są TOS, ORT, Toporol, różnego rodzaju organizacje jak Gmilat Heset i tak dalej, organizacje kobiet. Także te tradycje były bardzo, bardzo silne i w pewien sposób one w czasie wojny przekształciły się już w innego rodzaju organizacje, ale ponieważ te organizacje nie mogły działać w istniejących warunkach, one musiały po prostu uzyskać pewien status prawny i taką organizacją, która uzyskała status prawny i ze strony władz niemieckich była Żydowska Samopomoc Społeczna, która powstała wiosną 1940 roku, ponieważ w zasadzie były różne organizacje
samopomocowe już w czasie początku okupacji, później organizacją jakby pomocy socjalnej zajmowała się organizacja niemiecka, Nationalistische Volksfahrt, ale później ta organizacja przestała działać i została odważona Rada Główna Opiekuńcza i w przypadku, która udzielała pomocy Polakom, natomiast w przypadku Żydów to była żydowska samopomoc społeczna. Jej przewodniczący był Michał Weichert. Była to bardzo duża organizacja, posiadała około 400 komitetów i delegatur na całym terytorium Generalnego Gubernatorstwa. I tak jak tu już koleżanka wcześniej mówiła o tym, przynajmniej w tym pierwszym okresie, no w tym okresie do powiedzmy do końca 1941 roku, było to głównie rozdzielnictwo pomocy, czyli fundusze z zagranicy, czy z fundusze z, również z rządu GG, co może się wydać niektórym nieco pewnego rodzaju kontrastem, gdyż z jednej strony polityka władz okupacyjnych od samego początku była taka, że należy wyeliminować Żydów kompletnie z gospodarki, co się wiązało oczywiście z prawodawstwem, które ograniczało aryzacja i tak dalej, przejmowanie majątków przez aryzatorów czy przez instytucje niemieckie. Następnie uniemożliwianie prowadzenia rachunków bankowych i tak dalej, i tak dalej. Ale ten proces w którymś momencie został zatrzymany mniej więcej w 40. To był taki okres jakby pomiędzy tą sytuacją i w zasadzie okazało się, że latem 40. roku czy trochę później wiele rad żydowskich było w sytuacji kompletnego bankructwa, natomiast nie było jeszcze decyzji dotyczących zagłady i należało coś z tym zrobić. I rzeczywiście również z rządu Generalnego Gubernatorstwa były przydzielane fundusze na pomoc społeczną. Jeżeli chodzi w dalszym ciągu tutaj, chciałbym przejść już do tego okresu akcji Reinhardt, czy początku akcji Reinhardt. Jeszcze przed rozpoczęciem akcji Reinhardt, żydowska samopomoc społeczna próbowała podjąć inicjatywy w celu zorganizowania społeczności żydowskich robotników. I to jest o tyle ważne, że tak jak w pierwszym okresie próbowano eliminować Żydów z gospodarki, w przeciągu 1940-1941 roku okazało się, że coraz większa jest potrzeba siły roboczej, również w Niemczech. I wielu Polaków było wysyłanych na roboty przymusowe do Niemiec i stąd było coraz mniej robotników wykwalifikowanych w Generalnym Gubernatorstwie. Poza tym potrzeby w związku z operacją Barbarossa, potrzeby na materiały, na w ogóle produkcję zbrojeniową, materiały dla Wehrmachtu były tak ogromne, że zaczęto coraz intensywniej wykorzystywać wszelkie możliwości i w tym czasie okazało się, że właśnie kiedy Polaków wysyła się masowo dosyć do Niemiec, właśnie Żydzi stanowią cenną siłę roboczą. Dlatego też na przykład w jednym z okólników z 16 lutego 1942 roku, na miesiąc przed rozpoczęciem likwidacji getta w Lublinie, pisano: placówki żydowskiej samopomocy społecznej z nielicznymi wyjątkami ograniczały dotąd całą swoją działalność w kierunku udzielania pomocy tak zwanej prymitywnej, to jest żywnościowej, odzieżowej, leczniczej oraz w kierunku zwalczania względnie zapobiegania epidemii. Taki rodzaj pomocy siłą rzeczy niesie charakter doraźny. Każda działalność opieki społecznej winna jednak dążyć do tego, by się stała po pewnym czasie zbyteczna. Dlatego też zwracamy się do naszych placówek, zwracamy uwagę naszych placówek na potrzebę zajęcia się inną formą pomocy, bardziej celową i konstruktywną. Mamy tu na myśli przede wszystkim pomoc w dziedzinie pracy. Jak możemy zaobserwować taką zmianę koncepcji w pomocy społecznej,
taka zmiana koncepcji nie była motywowana zbliżającym się niebezpieczeństwem eksterminacji jeszcze. Kontynuując, wyjaśniano, dopiero w ostatnim czasie udało nam się zainteresować centralne władze gospodarcze problemy zatrudnienia rzemieślników żydowskich. Dla większych warsztatów oraz zrzeszeń rzemieślniczych istnieją możliwości otrzymania zamówień na wyroby codziennego użytku oraz niektóre wyroby drobnego przemysłu. W tym celu musimy w najbliższych dniach przedstawić możliwości produkcyjne żydowskiego rzemiosła w poszczególnych miejscowościach. Chodzi przede wszystkim o wyroby stolarskie, bednarskie, krawieckie, szewskie, rymarskie oraz galanteryjne. I tutaj taka uwaga, że jeżeli chodzi w ogóle o możliwości produkcyjne, one w Generalnym Gubernatorstwie, one bardzo drastycznie zwiększyły się już od wiosny 1941 roku, kiedy na terenie tutaj, szczególnie wschodnich terenów Generalnego Gubernatorstwa stacjonowało chyba około 1,5 miliona, jeżeli nie więcej, żołnierzy niemieckich i była potrzeba na szczególnie produkty stolarskie, przygotowanie baz dla żołnierzy i tak dalej, i tak dalej, łóżek i różnych innych produktów. I od tego czasu już zwiększyły się bardzo zamówienia. I w dalszym ciągu w swoich ogólnikach Żydowska Samopomoc Społeczna prosi o informacje, które większe warsztaty lub stowarzyszenia pracowników wymienionych powyżej gałęzi produkcji lub jakie inne możliwości produkcji były w każdej miejscowości, jakie maszyny i narzędzia posiadano, jak duże zamówienia mogły być przyjęte i w jakim czasie mogły być wykonane. Prezydium Żydowskiej Samopomocy Społecznej prosiło o ścisłe i dokładne dane, za które odpowiedzialne były lokalne komitety lub delegatury Żydowskiej Samopomocy Społecznej. Prezydium w ŻSS w tym okólniku prosiło o konsultowanie tych spraw z rzemieślnikami lub ich stowarzyszeniami i domagało się czynić wszelkie wysiłki na miejscu, aby otrzymać zamówienia. Niezbędne pozwolenia były wydawane przez regionalne izby rzemieślnicze lub starostów miejskich, komisarzy i komisarzy miejskich i komisarzy krajowych. Wspólnoty powinny być tworzone niezależnie od tego, czy zostały uzyskane zamówienia, czy nie. Według doświadczeń ŻSS o wiele łatwiej było dostać zamówienia przez wspólnoty już zorganizowane, niż dla tych, które nie zostały jeszcze ustanowione. W miejscowościach, których nie było zamkniętych dzielnic mieszkaniowych, a takich miejscowości było dosyć dużo, szczególnie na terenie dystryktu lubelskiego, nie tylko, powinny być utworzone wspólnoty pracy przez reprezentację gmin żydowskich po zatwierdzeniu przez właściwy organ poza dzielnicą żydowską w celu przyjmowania zamówień od klientów indywidualnych. Okólnik Prezydium ŻSS prosił również, aby przy obieganiu się o zalecenia brać pod uwagę nie tylko produkcję nowych produktów z normalnego surowca, ale także otrzymywanie materiałów do naprawy, odświeżania, przerabiania lub przetwarzania uszkodzonej odzieży, aby ponownie nadawała się do użytku. Wreszcie o wytwarzanie przedmiotów użytkowych z odpadów i zastępczych materiałów. Zgodnie z okólnikiem, osoby nieposiadające kwalifikacji fachowych w dziedzinie rzemiosła należy w porozumieniu z właściwym urzędem pracy kierować do pracy na placówki pracujące dla władz niemieckich, a częściowo przydzielić je w miarę potrzeby istniejącym wspólnotom jako personel pomocniczy, który, jak doświadczenie uczy, już po krótkim przeszkoleniu wywiązuje się z powierzonych zadań. I tutaj chciałbym dodać też, że należy wziąć pod uwagę to, że w Generalnym Gubernatorstwie w okresie właśnie okupacji, szczególnie właśnie po 1941 roku coraz bardziej, 1942, a szczególnie w 1943 i dalej, praktycznie zaprzestano wszelkiej produkcji konsumpcyjnej, czyli brakowało notorycznie odzieży, obuwia i tak dalej, i tak dalej. Dlatego
te zamówienia były ważne i takie zamówienia były wykonywane nie tylko dla wojska niemieckiego, ale również dla, w miarę możliwości dla ludności, starając się wykorzystać wszelkiego rodzaju odpadki, surowce wtórne i tak dalej, przerabianie i to po prostu pozwalało przy stosunkowo niewielkim nakładzie środków czy jakichkolwiek maszyn i notorycznym braku surowca jednak produkować albo nowe produkty, albo po prostu jakby wykorzystywać inne możliwości. Również Wydział Pomocy Pracy zwracał się do placówek ŻSS w GG z przygotowaniem planów wykorzystania okresu zimowego dla szkoleń rolniczych. I właśnie tutaj też szukano możliwości umieszczania pracowników żydowskich w miejscowościach poza, w miejscowościach, w majątkach rolnych, czy administrowanych przez Niemców, czy i nie tylko. A takie były właśnie Liegenschaften. Prezydium ŻSS w obliczu zniszczenia całkowitej likwidacji mniejszych gett i częściowej likwidacji większych pisało: wiadomym nam jest, że w przeważającej większości miast i miasteczek zamieszkiwanych przez Żydów siły produkcyjne żydowskie nie są nawet w przybliżeniu wykorzystane. Bardzo wielu, którzy stracili swoje źródła utrzymania, zmuszeni są korzystać z pomocy opieki społecznej. I właśnie przez produkcję starano się jakby zdobyć środki utrzymania z pracy, a nie z opieki społecznej. Znaczy ze środków jakby takiej pomocy socjalnej, która nie była możliwa, jak tutaj koleżanka już powiedziała. W ciągu całego 1940 roku ŻSS był również intensywnie zaangażowany w pomoc dla robotników żydowskich w obozach pracy. W przeciwieństwie do innych dystryktów, w dystrykcie krakowskim w okresie wiosny i lata 1940 roku powstało wiele nowych obozów pracy dla Żydów oraz rozbudowywało się wiele innych. Między innymi obóz w Płaszowie, ale było bardzo wiele obozów pracy takich w dużej części bardzo prowizoryczne, które nie miały jakichś tam specjalnych budynków, wykorzystywane cokolwiek, żeby utworzyć jakieś obory, stajnie, stodoły i tak dalej. ŻSS była jedną z niewielu, jeżeli nie jedyną organizacją, która mogła interweniować na rzecz robotników żydowskich i przynieść realną zmianę. ŻSS miała nie tylko bezpośredni dostęp do każdego obozu pracy, ale była również w stałym kontakcie z władzami niemieckimi, a zwłaszcza z podwydziałem do spraw ludności i opieki społecznej. I należy podkreślić, że interwencje ŻSS były dość często skuteczne i mogły przynieść realną poprawę warunków życia i pracy robotników żydowskich. Żydzi w GG od początku okupacji byli poddani prześladowaniom, grabieży i rabunkom, jednak ich postawa nie była nigdy postawą pasywną, jak to często bywa przedstawiane w historiografii. Żydzi byli bardzo aktywni od początku prześladowań aż do końca. Nie tylko reagowali oni na wydarzenia, lecz w obliczu prześladowań często przejmowali inicjatywę w swoje ręce, aby zapewnić sobie warunki bytu i przeżyć. Aż do początku, tutaj muszę nieco skrócić i zaraz zakończę. Sekundę. Dobrze. Jest potem czas na dyskusję. Może jeszcze kilka słów dalej. Jeżeli chodzi w ogóle o funkcjonowanie żydowskiej samopomocy społecznej, były naciski już od lata 1942 roku, żeby po prostu zlikwidować organizację. Jednak podwydział do spraw ludności i opieki społecznej w rządzie GG
czynił wielkie wysiłki, żeby jednak przedłużyć działalność i faktycznie ta działalność została przedłużona do 20 października 1942 roku. Ponownie próbowano zlikwidować organizację, jednak ta organizacja została przekształcona według mnie tylko formalnie w Jüdische Unterstützung Stelle für das Generalgouvernement, w skrócie JUS, po polsku to można przetłumaczyć jako Żydowskie Biuro Pomocy Społecznej w FGG. I ta organizacja, ta nowa organizacja zachowała swoje fundusze i środki i kontynuowała pomoc w obozach pracy, szczególnie w obozach pracy, a można powiedzieć w zasadzie wyłącznie w obozach pracy, bo ponieważ pod koniec 1942 roku było już stosunkowo niewiele get, w zasadzie to były getta szczątkowe i te getta szczątkowe tak naprawdę częstokrotnie miały formę zamkniętych obozów pracy. Jednak pomimo tych tak w dalszym ciągu były dosyć silne naciski, żeby zlikwidować organizację i rzeczywiście została ona rozwiązana w grudniu 1942 roku, jednak i wtedy jej prezes Weichert został przeniesiony do Płaszowa. Następnie jednak w lutym 1943 roku Weichert otrzymał informację o tym, że są wysiłki podwydziału do spraw ludności i opieki społecznej, żeby umożliwić dalszą działalność JUS. I rzeczywiście w marcu 1943 roku przedłużono działalność tej organizacji. To się wiązało z między innymi z różnymi naciskami ze strony i sporami kompetencyjnymi pomiędzy SS a takimi organizacjami jak właśnie rząd GG, Podwydział do Spraw Ludności czy Wydział Spraw Wewnętrznych, ale też z drugiej strony Niemiecki Czerwony Krzyż. Te organizacje były jakby zainteresowane dalszym funkcjonowaniem. Z innej strony jest tutaj też sprawa, że nadal były transporty leków otrzymywane z zagranicy i należało je rozdzielać i te organizacje, zarówno Niemiecki Czerwony Krzyż, jak i Podwydział do Spraw Ludności uważały, że jeżeli SS będzie zajmowała się rozdzielaniem tych środków i lekarstw, one zostaną przejęte po prostu. Natomiast jeżeli będzie to robił JUS, wtedy te środki jednak przynajmniej częściowo trafią do zainteresowanych. Chyba na tym zakończę, bo później to już zaczyna się ta sprawa konfliktu pomiędzy JUS Weichertem a Radą Pomocy Żydów i Komisją Koordynacyjną i to już w zasadzie wychodzi poza ramy tego. Bardzo dziękuję. To jeśli będzie trzeba, to wrócimy jeszcze do tych wątków w dyskusji. Natomiast zanim przejdziemy do dyskusji, to ja sobie pozwolę rozszerzyć troszeczkę ten wątek Żydów pomagającym innym Żydom, dlatego że, jak tutaj Witek słusznie zauważył, jest cały obszar pomocy, który wykracza poza pomoc instytucjonalną. Tutaj usłyszeliśmy o dwóch przykładach pomocy instytucjonalnej, w zasadzie oficjalnej, legalnej, która była adresowana przez instytucje, organizacje żydowskie do Żydów pod okupacją w Polsce. Natomiast jeżeli rozszerzymy zagadnienie pomocy i postawimy sobie w ogóle pytanie, jak szeroko definiować pomoc, no to jest oczywiste, że Żydzi pomagają innym Żydom właściwie od samego początku okupacji, prawda? I tutaj nie tylko pomoc organizacyjna czy instytucjonalna, ale przede wszystkim indywidualna by się na pierwszy plan wybijała i mam tu na myśli chociażby szmuglerów z get, prawda, którzy właśnie nic innego nie robią, tylko pomagają innym Żydom, pomagają rodzinom, pomagają znajomym przeżyć i przetrwać. I zresztą przecież Rachela Auerbach
postulowała, że pomnik małego szmuglera powinien po wojnie powstać, więc może obok pomnika Sprawiedliwych pomnik małego szmuglera, żeby ten bieg z przeszkodami przez od pomnika do pomnika jeszcze trochę bardziej urozmaicić. Może kiedyś Wajchert doczeka się pomnika. Może Wajchert się, o właśnie, to jest dobry temat do dyskusji, czy Wajchertowi należy się pomnik. Ale żeby podać Państwu kilka chociażby takich przykładów o tym, tej indywidualnej pomocy Żydów dla innych Żydów. Oczywiście to w relacjach, we wspomnieniach, w dokumentach, bo przecież po aryjskiej stronie bardzo często byli zatrzymywani Żydzi i mamy w więzieniu na Rakowieckiej takich, którzy siedzą za szmugiel, prawda, i w rozmaitych sądach z okresu okupacji, ci, którzy wychodzili z getta właśnie po to, żeby nieść pomoc innym Żydom, nieraz przypłacali to więzieniem, a nawet życiem. Ja mam kilka przykładów dotyczących takiej pomocy. Jeden z moich ulubionych to jest historia takiej bardzo ortodoksyjnej Żydówki, Barbary Rucińskiej. Nie wiem niestety, jak ona się naprawdę nazywała, dlatego że złożyła relację w 60 roku w Yad Vashem, używając nazwiska ze swoich aryjskich papierów. I nigdy mi się nie udało dojść do tego, kim była i jak się naprawdę nazywała. No, w każdym bądź razie pochodziła z ortodoksyjnej lubelskiej rodziny, miała męża ortodoksyjnego hasyda i synka. I od samego początku wojny wykazywała niezwykle dużo inicjatywy, starań i działań organizacyjnych, żeby nieść pomoc innym Żydom, a w szczególności, żeby uratować swoją rodzinę. I zaczęła od tego, że przeniosła najpierw męża do Warszawy, ponieważ uważała, że w Lublinie grozi mu niebezpieczeństwo, nie chciała, żeby był łapany na roboty i tak dalej. I zaczęła kursować między Warszawą a Lublinem, przemycać, szmuglować nici, zaczęła od handlu nićmi i walutą. Potem się przeniosła z pozostałą częścią rodziny, z rodzicami, tam jeszcze jakimś rodzeństwem do Warszawy. I to, co jest dosyć rzadkie, że już we wrześniu 1939 roku miała fałszywe papiery. To jest rzeczywiście bardzo wcześnie. Ona, czy to była intuicja, czy to były wymogi sytuacji. W każdym razie ona tą Barbarą Rucińską została już we wrześniu 1939 roku. I mąż z dzieckiem i rodzina w getcie, ona krąży między gettem i aryjską stroną, kursuje oczywiście w wagonie tylko dla Niemców do Lublina, do Lwowa, przewozi do Lwowa walutę, wykazuje niezwykłe zmysły, dużo tupetu i zmysł organizacyjny. Później, kiedy w Warszawie się zaczyna wielka akcja, ona wychodzi od razu pierwszego dnia z getta. Po kilku dniach wyciąga męża i syna i znajduje dla nich jakieś bezpieczne schronienie. I sama znowuż krąży między Warszawą a Lublinem. Wdała się w taki dosyć niebezpieczny proceder przewozu fałszywych papierów. I ktoś ją wydał, kobieta, która miała te papiery dostarczyć, one były przewożone w mówce, nie, one były przewożone w kołnierzu, a w mówce miała atrament, tusz, żeby podstemplować te fałszywe papiery. Wszystko to się nie udało, ona została złapana, wydana i na zamek lubelski trafiła. I bardzo, bardzo dzielnie próbowała, znaczy, trzymała się tej wersji, że jest Aryjką i nic, pod żadne próby, żadne próby złamania, żadne dyskusje ją z tego nie wybiły. I rzeczywiście jako ta Aryjka po 8 miesiącach została wypuszczona i wraca do Warszawy już w kwietniu, już w czerwcu 1943 roku, kiedy już jest po powstaniu. I dalej handluje, przemyca i męża, i dziecko ratuje. W czasie Powstania Warszawskiego zaczyna pisać pamiętnik, dziennik, który niestety spłonął, czego nie mogę odżałować. I po wojnie w 50 chyba roku wyjeżdżają do Izraela. Jest ona jednym z wielu przykładów takich osób, to nie zawsze były kobiety, ale często były kobiety ze względu na to, że było im stosunkowo łatwiej się po aryjskiej stronie poruszać, która właśnie pomaga i ratuje innych. I pewnie jej pomnik mógłby też na terenie byłego getta warszawskiego stanąć.
Do tych osób, które pomagają, chciałabym jeszcze wspomnieć w pewien sposób instytucjonalnie zorganizowane łączniczki ZKN-u i Żegoty i rozmaitych innych instytucji, które pomagają Żydom ukrywającym się po aryjskiej stronie, bo przecież cała ta pomoc dla Żydów, którzy uniknęli wysiedleń czy akcji, a potem usiłują przetrwać po stronie aryjskiej, jest w dużym stopniu oparta właśnie o żydowskie sieci takie samopomocowe, o kontakty. Myślę, że większa część osób, które roznosiły pieniądze ukrywającym się Żydom z ramienia ZKN-u i Żegoty, to byli Żydzi, którzy sami się ukrywali na aryjskich papierach. Więc ich też trzeba do tej kategorii Żydów pomagającym innym Żydom zaliczyć. Prawda? Emilka Kosower, która wyciąga Ringelbluma z Trawnik, to jest jak najbardziej do tej kategorii Żydów pomagającym innym Żydom. No i dwie spektakularne jeszcze historie, takie dotyczące właśnie przechowywania Żydów przez innych Żydów. Pierwsza to też relacja z archiwum Yad Vashem Marii Menkes, która dotyczy historii z Lwowa, właściwie z Zimnej Wody. Ona jest lwowską Żydówką i w czasie wysiedleń traci rodzinę. Jej siostra, starsza siostra traci męża w obozie na Janowskiej i odnajduje się po kilku miesiącach w Zimnej Wodzie. Okazuje się, że jakoś jej się udało, siostrze udało się wydostać ze Lwowa i trafiła do Zimnej Wody. Sprowadza tam swoją siostrę, która zdaje relację w Yad Vashem po latach. I ta historia wygląda tak, że ta siostra Marii, czyli Liliana, się znalazła schronienie u wdowca z dwojgiem dzieci, który ma taki letniskowy domek w Zimnej Wodzie, ale kompletnie nie mają z czego żyć. Jedzą placki ziemniaczane, bo tam nie mają się z czego utrzymywać. I przyjmują tą autorkę relacji, która ma fatalny wygląd i nie może się poruszać po mieście, musi się ukrywać w tym domu. No i one wymyślają, że ponieważ kompletnie nie ma pieniędzy, no to trzeba wziąć Żydów na ukrywanie. I rzeczywiście znajdują najpierw, tam w Zimnej Wodzie jest obóz pracy. I udaje im się nawiązać tam kontakty i sprowadzają z tego obozu pracy kilkoro Żydów. Najpierw tam jest 5 osób, później ta grupa się rozrasta i w efekcie tam się ukrywa 11 osób plus one dwie. I tam rzeczywiście taką niezwykłą rolę odgrywa ten Polak, Julian Ulanowski, i ta Żydówka, która oficjalnie jest gospodynią jego i wychowawczynią jego dzieci. I oni we dwójkę jakby firmują całe to przedsięwzięcie. Mają stopniowo tam dochodzi coraz więcej Żydów, ponieważ w sąsiedztwie zostają wydani, częściowo zabici. I jak to często bywa z takimi uczynkami dobrymi, one mają tendencję do pączkowania. Jak ktoś już przyjmuje 5 Żydów, no to potem 8, a potem w końcu 11 i szczęśliwie oni dożywają wyzwolenia. Takich historii Żydów, którzy ukrywają w tym wypadku za pieniądze Żydów, nie ma tak wiele. To jest jedna z niewielu, które znam, ale znam jeszcze jedną dużo bardziej spektakularną historię Żydów ukrywających Żydów, która kompletnie przypadkiem, jak to często bywa, jest opowiedziana przez dwie autorki dwóch książek. Jedna to jest książka Rity Brown, wydana w Brazylii, Okruchy życia, wydana po polsku, a druga to jest książka Sabiny Wolańskiej, wydana w Australii. I żeby było zabawniej, zarówno ta książka wydana w Brazylii, jak i książka wydana w Australii dotyczą tej samej historii, czy też właściwie spotykają się w jednym miejscu. A historia jest taka, że Rita Brown, która się urodziła w Krakowie w 30 roku, na początku okupacji niemieckiej, rodzice są rozwiedzeni, ucieka z matką do Lwowa, a później, kiedy wybucha wojna niemiecko-sowiecka, znajdują schronienie w Stanisławowie,
No i są w tym Stanisławowie, tam jest jeszcze dalsza rodzina, w szczególności bracia matki. I w tym Stanisławowie one kupują od księdza papiery aryjskie i kiedy się zaczyna wysiedlenie, zaczyna się robić gorąco, uciekają ponownie ze Stanisławowa do Borysławia, ale już na aryjskich papierach, już występują jako Maria i Ewa Rysiek, a brat matki się nazywa Michał Machnicki. I tam dosyć istotną rolę w tej historii odgrywa Niemiec, który Herbert Szpita, który prowadzi taką firmę skupującą złom i ma w Borysławiu, w Drohobyczu, w Stryju, ma filię tej swojej firmy. I on w jakiś sposób tego Machnickiego, czyli brata matki, zatrudnia w Stryju jako swojego przedstawiciela. One krążą między tym Borysławiem, Drohobyczem, Stryjem. W Borysławiu mają obie dobry wygląd, dobre papiery i w Borysławiu się zwracają do nich jacyś Żydzi, że może by wynajęły domek, a one by firmowały ukrywanie. One się na to decydują, ale po miesiącu chyba tej inwestycji to wszystko się kończy, one zostają zatrzymane, idą na gestapo i tam właśnie się odbywa weryfikacja aryjskości. I jak Państwo doskonale wiedzą, były najrozmaitsze sposoby weryfikowania, czy ktoś jest Żydem, czy nie. Pacierz to jest w ogóle banalne, ale tutaj się spotkałam z bardzo nietypowym przykładem weryfikowania aryjskości, mianowicie przy pomocy jedzenia rosołu. Zdały test, wiedziały, jak się zapala zapałki, też zdały ten test zapałki. Ich krew została wysłana do badania. I zdały, okazało się, że mają krew aryjską, no i zostały szczęśliwie z tego gestapo w Borysławiu wypuszczone. Uciekły stamtąd do Stryja, do miejscowości Stryj, gdzie właśnie brat starszej pani Rysiek prowadził tą firmę złomu niemiecką, filię niemieckiej firmy złomu. No i ona się tam na strychu, a później ta matka zaczęła występować jako gospodyni. Żydzi lokalni, prawda, już jest po likwidacji, czy też zbliża się likwidacja takiego obozu, w którym jeszcze Żydzi pracują. I wtedy do tego pana Machnickiego przychodzi kilkoro Żydów i mówią mu, że w tym domu, gdzie się znajduje biuro tej firmy zbierającej złom, to oni mieszkali wcześniej i tam pod królikami, czy tam w ogrodzie jest wykopany schron jeszcze z czasów okupacji sowieckiej i oni byliby zainteresowani i bardzo by prosili pana Machnickiego, czy ewentualnie istnieje możliwość, że on by ich ukrywał w tym schronie za pieniądze. Ponieważ oni nie mają za bardzo z czego żyć, no więc decydują się przyjąć tych Żydów i tam się w końcu osiem. Zresztą ciekawe, że hodowla królików, zarówno w tym przypadku tej historii zimnej wody, jak i tutaj, hodowla królików służy jako przykrywka i jako sposób na zlikwidowanie zapachów, gdyby psy przyszły szukać ludzi. To jest taka... Spotkałam się z tym kilka razy, że króliki, jeszcze w innej relacji kozy hodowali, ale króliki może były łatwiejsze. W każdym razie tam w tym bunkrze ośmioro Żydów się ukrywa przez rok mniej więcej i dożywają wszyscy wyzwolenia. Tam się kilka rodzin żydowskich, w szczególności jest taka dziewczynka między nimi, która się nazywa Binka Kulawicz. I wojna się kończy, Binka Kulawicz ze wszystkimi Żydami opuszcza schron, wpisuje się do pamiętniczka Ewie Rysiek, polskiej dziewczynce, która ratowała. No i ich losy się rozchodzą. Jedna wyjeżdża do Australii, druga Binka Kulawicz wyjeżdża do Australii, Rita Brown alias Ewa Rysiek wyjeżdża do Brazylii. No i nigdy by się pewnie nie dowiedziały, jaka była prawda tej historii. Może by się dowiedziały, gdyby na przykład rodzina Kulawicz wystąpiła o uznanie rodziny Rysiek za sprawiedliwego, ale do tego nie doszło. Kompletnym zbiegiem okoliczności na początku lat 2000, kiedy polski autor
pisał o ludziach z Borysławia, skojarzył te dwie historie i się one dowiedziały o sobie, spotkały. No i cała ta historia się zakończyła happy endem. I tyle chyba chciałam powiedzieć jako takie uzupełnienie do tego, jak, żeby szerzej rozumieć zagadnienie Żydów pomagającym Żydom, że mi się wydaje, że to jest trochę mało jeszcze rozpoznane i mało doceniane zagadnienie, prawda? Że oprócz tych instytucjonalnych historii jest właśnie cały ogrom tych historii indywidualnych. No cóż, to wobec tego zaprosimy teraz Państwa do dyskusji. Nie wiem, czy ktoś chciałby. Małgosiu. Agnieszka Żukiewska, Żydowski Instytut Historyczny. Ja mam pytanie do Aleksandry Pańkowskiej. Czy pomoc jointu dochodziła także poza generalną gubernię, na przykład do getta łódzkiego, bo to mnie bardzo interesuje. I też chciałam dodać pewną taką ciekawostkę do tych opowieści o Żydach ratujących Żydów, że w gettach funkcjonował także inny termin niż tylko szmuglerzy. Odnośnie osób, które pomagały, wychodząc poza mury getta. Takie osoby, które wychodziły z getta, żeby wymienić rzeczy na żywność, nazywano zającami. I to jest taki termin, który funkcjonował w gettach i jest bardzo mało znany. To tylko tak chciałam dodać przy okazji. Dziękujemy. Chyba tak. Od razu odpowiem. Pomoc jointu dochodziła poza, czy na inne ziemie polskie, poza generalnym gubernatorstwem, tylko że troszkę na innych zasadach. Trochę biuro warszawskie jointu stwierdziło, że nie ma za bardzo kontroli nad tym, co tam się będzie działo. I część tych pieniędzy z każdego przelewu dochodziła dwa miejsca, właśnie do Runkowskiego, do Łodzi i do Merina na Śląsku. Tak powiedzmy jakby ryczałtowo, i tak do końca nie wnikali w to, jak to będzie potem rozdzielone. Tak, to... Ja przede wszystkim też chciałam podziękować za to uzupełnienie Barbarze Engelking, bo to jakby nadaje taki bardziej też osobisty czy ludzki, indywidualny charakter tej pomocy czy temu ratowaniu. Ja też się spotkałam z wieloma takimi historiami. Nie wiem, czy można tak uogólniać, ale że te przypadki pomocy udzielanej przez Żydów dla innych Żydów, że z jednej strony to była pomoc dla członków własnej rodziny, no ale heroiczna i wymagająca ogromnego nakładu sił, inwencji i tak dalej, więc jak najbardziej mogłaby podpadać pod do miano tego ratowania, pomimo tego, że to były osoby z najbliższej rodziny. Drugą taką kategorią, no to tutaj właśnie wspomniane przypadki, gdzie decydowano się na pomoc innym Żydom, ponieważ był to sposób, żeby w ogóle przetrwać, prawda? Te opłaty nie były, znaczy były po to, żeby przeżyć, a nie po to, żeby się dorobić. Ja też znam takie przypadki, gdzie na przykład tymi osobami, które, znaczy, że zazwyczaj, jeżeli ratowano właśnie osoby spoza rodziny, to te osoby ratowane nie wiedziały do końca, że ci, którzy udzielają pomocy, byli Żydami. No to, co jest paradoksem, to właśnie to, że tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata nie przydziela się osobom, które są Żydami bądź są pochodzenia żydowskiego. No, znaczy myślę, że tym tematem właśnie Żydzi pomagający innym Żydom, no też rozszerzamy tę kategorię sprawiedliwych ze względu właśnie na jej taki zawężający sposób definiowania przez Instytut Yad Vashem. Dziękuję.
Proszę bardzo. Dziękuję. Chciałabym dodać jeszcze takie małe, ale być może ciekawe uzupełnienie. Chodzi o sytuację, gdy Żydzi pomagają Żydzi, ale ci Żydzi, którzy pomagają innym wewnątrz getta, to ci pomagający Żydzi należą do tych organów żydowskiego samorządu w getcie albo do policji żydowskiej. To znaczy, że Żydzi pomagający według funkcji przydzielonych im przez okupanta niby powinni by byli dążyć do wyniszczenia swoich współbraci, ale jednak im pomagają. I w tej sytuacji jest taka specyfika, że nie chodzi w tym razie o pomoc organizowaną, ale jednak, przynajmniej w przypadku Lwowa, czytałam o świadectwach, gdy na przykład członkowie policji żydowskiej w trakcie akcji, oni albo robili wygląd, że oś tam nie dobaczają, albo wprost, na przykład idąc ulicą i napotykając oś znajomego, albo po prostu oś, kto wzbudzą szczególną litość swoim wyglądem czy zachowaniem, albo doradzają mu się schować, albo wręcz wpychają w bramę, czy jeszcze jakoś. I to taki paradoks, bo mało tego, że ratujący jest jakby członkiem aparatu represyjnego, to jakoś to... Z jednej strony pomaga niszczyć, z innej strony pomaga się uratować. I w pewnych sytuacjach właśnie ta doraźna pomoc, być może produktowana zwykłym impulsem, staje się decydująca. Na przykład było w przypadku rabina Achane, o którym dzisiaj mówiła. W czasie akcji on napotykał wśród policjantów żydowskich swojego byłego ucznia, który po prostu doradził mu schować się i nawet doradził, gdzie się może schować. I właśnie to przesądziło, że Robin z tego wydostał się z getta i przeżył. A jeśli by nie ta pomoc, to sytuacja staje się nieprzewidywalna. Dziękuję bardzo. Tak, na pewno moglibyśmy wszystkie rodzaje pomocy znaleźć dla Żydów pomagającym innym Żydom. Znaczy te właśnie incydentalne, tak jak pani mówi, jak i pomoc długotrwałą, jak i pomoc bezinteresowną i pomoc właśnie za pieniądze. Znaczy, zapewne można tą wszelkie kategorie pomocy rozszerzyć także właśnie na Żydów pomagających innym. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby skomentować, coś dodać, uzupełnić, zapytać? Proszę bardzo. A, Ola. Okay. Przepraszam. Dziękuję. Wojtek Rapak, Uniwersytet Londyński. Mam pytanie dla pani Bańkowskiej. Przepraszam, doktor Bańkowska. Proszę pani, tematem tej sesji to oczywiście Żydzi pomagający Żydom. Interesuje teraz mnie problem tych przelewów pomocy przez joint, przez organizacje żydowskie, takie organizacje jak Rada Pomocy Żydom i inne, które były oczywiście na Zachodzie. Oczywiście to, co pani opisuje, to jest chyba pomoc, która jest oparta na tym, że Ameryka nie wstąpiła jeszcze, nie była jeszcze, nie wstąpiła jeszcze do wojny, nie wywołała wojny Niemcom hitlerowskim. A to z kolei oznaczało, że obywatele amerykańscy mieli możliwość działać w krajach, z którym Ameryka nie była w stanie wojny. To, co dla mnie jest ciekawe, to jest ten moment przejścia, to znaczy moment przejścia, gdzie Ameryka już jest w stanie wojny Stany są w stanie wojny z Niemcami hitlerowskimi, to już jest po upadku Francji i tak dalej. I w ogóle przelewy bankowe już są, to są sprawy niemożliwe. W tym momencie pomoc Żydów, którzy chcą pomóc Żydom, jest uzależniona od polskiego państwa podziemnego w szczególności, to znaczy od instytucji i od szlaków kurierskich, od komunikacji pomiędzy rządem w Londynie i polskim państwem podziemnym.
Oczywiście to jest ogromny temat, w jaki sposób ta pomoc pieniężna i materialna, jak, w jaki sposób ona była przesyłana, mogła być przesyłana, ale wiadomo oczywiście, że mogła być, jeżeli chodzi o pieniądze, to mogła być tylko przesyłana w formie gotówki, w formie, że tak powiem, wartości płynnych. Czy mogłaby pani coś powiedzieć właśnie o tym momencie przejściowym? Bo tutaj mamy przejście takiego, z takiego momentu, że gdzie Żydzi pomagają Żydom, do momentu, gdzie Żydzi są uzależnieni od instytucji, czy organizacji, czy struktur polskich, żeby te właśnie struktury przekazały tą pomoc dalej Żydom polskim. I to jest właśnie pytanie, czy może za szerokie, ale to jest właśnie ten moment przejściowy, czy mogłaby pani coś na ten temat powiedzieć? Czy bardzo mi przykro, ale niestety nie mogę, ja po prostu nie badałam tego tematu. W grudniu 1941 roku biuro jointu, znaczy dwa biura jointu w Polsce, w warszawskiej i krakowskiej, zostają po prostu zamknięte. I te przelewy się kompletnie urywają, nie ma tej pomocy bezpośredniej. Ja wiem, że jakby potem to w jakiś sposób działało, prawda, ale ja w tym momencie nie jestem w stanie tego szczegółowo powiedzieć. Nie wiem, bo tutaj kolega się zajmuje późniejszym okresem, może... A jak było z wewnętrznymi pożyczkami? Przecież były w getcie wewnętrzne pożyczki. Gepner tak. Pożyczał pieniądze, prawda? Oczywiście te wszystkie dziury budżetowe usiłowano łatać na różne sposoby i jeden z nich wymyślony w biurze warszawskim był taki, żeby od różnych zamożniejszych Żydów pożyczać pieniądze z takim kwitem, że zostanie to po wojnie oddane z centrali jointu. I to jakoś tam na początku funkcjonowało i było nawet przez tą centralę jointu akceptowane, ale w pewnym momencie zorientowano się, że trochę to, znaczy tak przypuszczam, że po prostu to są sumy zbyt wielkie i nie chciano w jointie takich zobowiązań zaciągać. I nawet takie surowe pisma wysyłano do Warszawy, że proszę zaprzestać tego procederu, bo proszę nie wykraczać poza budżet, prawda? W ten sposób. Więc to zostało przez centralę zablokowane, natomiast nadal trwało. Ja bardzo jestem ciekawa właściwie, o jakich sumach tutaj możemy mówić. I na tym koncie Polskiego Banku Komercyjnego są co jakiś czas takie wpłaty własne, to się nazywa. Czyli po prostu ktoś przynosi jakiś tam, któryś z dyrektorów jointu gotówkę i wpłaca na konto bankowe. Tylko, że to nie są sumy jakoś bardzo, bardzo duże. I też w pewnym momencie one się urywają. I tutaj możemy przypuszczać, że to są właśnie te pożyczki wewnętrzne. Natomiast to, co się działo w obrocie gotówkowym, to po prostu nie ma o tym śladów dokumentacji. Nie dojdziemy do tego. Ringelblum szacował, że te pożyczki były bardzo wysokie i że podwajały budżet jointu, co wydaje mi się mało prawdopodobne. Jakub? Jakub Petelewicz, Centrum Badań nad Zagadką Żydów. Może teraz ad vocem pana pytania i odpowiedzi Oli. To nie jest tak, że w przystąpieniu Stanów Zjednoczonych do wojny urwała się pomoc jointu. Ona była nadal udzielana, natomiast nie była udzielana bezpośrednio. Po części Ola wspomniała o tym, ponieważ ta droga zapoczątkowana dołączaniem do przesyłek towarów luksusowych była później swego rodzaju kontynuacją tego działania i pomoc już nie dla biura jointu, ale dla żydowskiej samopomocy społecznej kierowana za pośrednictwem biura w Lizbonie. Indywidualne przesyłki paczek z towarami luksusowymi przeznaczonymi na sprzedaż. To słynne właśnie czekolady, sardynki, kakao, które miały finansować później udzielanie pomocy i partycypacja również w przesyłkach lekowych kierowanych czy to ze Szwajcarii, czy to z Portugalii na teren generalnego gubernatorstwa, który później dystrybuował ŻTSS, czy zastępujący go później JUS. Pozostając przy tym
Właściwie przechodząc trochę do referatu i tak ad vocem referatu Witolda Mędykowskiego, chciałbym nie zgodzić się z nim w twierdzeniu, że dotacje rządu generalnego gubernatorstwa do działania ŻTSS wynikały z jakiejś fluktuacji polityki niemieckiej czy też rządu generalnego gubernatorstwa. One po prostu wynikały z działania lege artis i prawnego usytuowania żydowskiej samopomocy społecznej. Żydowska samopomoc społeczna była jedyną legalnie działającą w generalnym gubernatorstwie żydowską organizacją powołaną dla skupiania, organizowania pomocy społecznej dla Żydów, usytuowana w Naczelnej Radzie Opiekuńczej, czyli organie, który skupiał z kolei najpierw dwa, później trzy komponenty narodowościowe, czyli Żydowską Samopomoc Społeczną, Radę Główną Opiekuńczą przeznaczoną dla pomocy Polakom i Ukraińską Radę Pomocy, czy Ukraińską Radę Opiekuńczą po utworzeniu dystryktu Galicja. I po prostu rząd generalnego gubernatorstwa przydzielał w swoim budżecie dotacje Naczelnej Radzie Opiekuńczej, która to na podstawie wypracowanego parytetu rozdzielała te dotacje zarówno w kwotach finansowych, jak i w kwotach pomocy rzeczowej pomiędzy te trzy działające w generalnym gubernatorstwie organizacje pomocowe. Tak, to tyle, dziękuję. Dziękujemy bardzo. Chcesz coś, Witek, odpowiedzieć? To kończymy już, więc... Okej. Jeszcze mam takie właśnie w zasadzie krótkie uzupełnienie, bo tytuł tej konferencji to jest wokół pomocy dla Żydów w okupowanej Europie, tak? Mówimy głównie o Polsce, później będziemy mowa o innych pewnie też krajach według programu. Natomiast jest tu taki też pewien problem, również metodologiczny, pewien trik, kiedy mówimy o pomocy, bo na przykład kiedy mówimy o sprawiedliwych, to głównie chodzi o ten okres likwidacji gett do końca wojny. Natomiast i to jakby być może trochę utrudnia nasze rozumienie, jeżeli chodzi o w ogóle o pomoc dla Żydów, ona była istotna nie tylko w tym okresie, ale w zasadzie od samego początku i według mnie miała istotne znaczenie dla w ogóle przeżycia, czy jak najdłuższego przeżycia, ponieważ jakby nie zawsze bierzemy pod uwagę kilka takich etapów, które były w zasadzie od początku okupacji, ale na przykład chociażby jeżeli weźmiemy pod uwagę deportację z kraju Warty, które rozpoczęły się już w na jesieni 1939 roku i trwały również w 1940 roku, deportacje do gett, kiedy je utworzono w różnych miejscowościach różnie, były deportacje z Krakowa w 1940 roku, z Lublina w 1941, żeby jakby przerzedzić trochę ludność, tą koncentrację w tych miastach. Były deportacje z zachodnich dystryktów, w zachodniej części dystryktu warszawskiego i tak dalej. Tych etapów było bardzo wiele i każdy taki etap, kiedy przesiedlono ludność, która mieszkała w swoich domach, do gett, do innych miejscowości i tak dalej, ci ludzie tracili praktycznie wszystko i byli zdani, szczególnie w zasadzie byli zdani tylko na pomoc społeczną, a później ewentualnie pomoc również pracę, ale trzeba wziąć również pod uwagę to, że w wielu obozach pracy, przynajmniej tych w pierwszym okresie 40-42 rok, tych obozach pracy, które były w tym czasie niestałych, przyfabrycznych, które były tworzone później, Żydzi również pracowali bezpłatnie, czyli ta pomoc była niezbędna i ona była istotna. Według mnie to po prostu przez cały okres okupacji, nie tylko w tych okresach późniejszych. I wydaje mi się to ważne podkreślenie.
Tak, dziękujemy bardzo. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo Państwu.